Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam Was serdecznie, ale to bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Stuk, puk, kubeczkiem. Zaczynamy pitolenie. Kawa z rana jak śmietana, ale ja nie mam śmietany. W ogóle o czym ja gadam? No. Dobra, chciałam powiedzieć, że smakuje kawa bez śmietany, ale wolę ze śmietaną. No ale nie piję z tą śmietaną, bo nie chcę sobie postu przerywanego przerywać, jakkolwiek to brzmi. No ale dobra. Jest, kochani, 6:20. Ja już nie śpię od 5. No ale teraz, ale wiecie, urzędowałam na górze, o, to chciałam powiedzieć, i tam sobie czytałam, przed chwileczką się rozjaśniło, zeszłam sobie na dół, już mam naszykowane warzywka, za chwilę będę wstawiała kurczaka, znaczy nie kurczaka, tylko rosół. Tutaj mam kurę, którą wczoraj włożyłam do garnka i się rozmrażała, znaczy mam nadzieję, że się już rozmroziła. Zaraz zobaczymy. O, jeszcze się nie rozmroziła, zaraz ją wodą zaleję. Dobra, co ja chciałam powiedzieć? Tak, mamy niedzielę rano. Cześć Kacie, dzień dobry. I właśnie widzę, że mi się za chwilę bateria wykończy, więc nie będę za długo tu Was gadała, albo po prostu się wyłączy kamerka i na tym skończymy pitolenie przy okienku. Tak, ładny kolejny dzionek, wczoraj było przepięknie. Ja sporo sprzątałam, ale w tej drugiej części ogródeczka, na zapleczu co mamy, wiecie, tutaj z boku i tam jeszcze dalej. W krótkim rękawku, tak, było ciepło, fajnie, coś tam Wam nagrywałam. A nie, to nie, tam Wam nic nie nagrywałam, tylko jakoś chyba jak kończyłam, to coś do Was mówiłam. Cały dzień bez kamerki, zrobiłam sobie taki odpoczynek. No ale dzisiaj będziemy nagrywać. Nie wiem, co my dzisiaj będziemy robić. Mieliśmy jakieś plany, ale niestety nam się znowu pokrzyżowało to wszystko. Także zobaczymy, co dzień przyniesie. Co to dzisiaj będzie? Dzisiaj ma być już troszeczkę chłodniej niż wczoraj, ale ostatnie dni, czwartek, piątek, sobota, no po prostu piękne, przepiękne. Także, kochani moi, zapraszam Was na filmik. A właśnie, właśnie teraz leci dzisiaj niedziela rano, to macie, możecie sobie do kawiczki obejrzeć nasz filmik, jak się poznaliśmy, nasze pierwsze randki, nasze początki. Mam nadzieję, że się będzie Wam podobał. No, dacie pewnie znać. Na razie cisza w eterze, patrzyłam, ale już filmik wszedł, także, bo ja zawsze sprawdzam, jeżeli mogę, to sprawdzam, czy filmik się opublikował, bo czasami ja jestem taka nietomna, że potrafię, wiecie, nie tą godzinę publikacji wpisać, albo nie ten dzień, albo zamiast rano to wieczorem, no dobra, nieważne, wiecie, o co chodzi. No to ja się na razie rozłączam, wstawiam rosołek, to znaczy jeszcze chwilę opiorę sobie warzywka, kurę zaleję zaraz wodą, to na moment do siebie dojdzie. No i taki poranek. Jan się już też obudził, ale jeszcze przysnął, tak wiecie, relaksing w łóżeczku. No przecież jest dopiero po 6:00, nie trzeba się zrywać. Ale on tak często marzy i w niedzielę bardzo wcześnie wstaje. Dobra, kochani moi ludzie, tam widzicie jeszcze księżyc w świecie, tylko że kamerka to tego pewnie nie oddaje. A może coś tam widać? Piękna pełnia teraz ta marcowa była. No to kochani, do roboty. Przepraszam, chciałam powiedzieć, że lubię wstawiać rosół. To nie jest dla mnie robota, tylko relaks. Bo ja Wam już mówiłam, że dla mnie taka fajna niedziela to jest wtedy, kiedy od rana pyka sobie rosołek i w całym domu pachnie nim. Po prostu uwielbiam zapach rosołu. Także biorę się
za mój rytuał niedzielny, bo ostatnio co niedzielę jest rosół ze względu na Barka. Wiecie, już Wam mówiłam na live, że Barek ma zmienioną dietę i go leczę w tej chwili, bo ja mu z tego rosołu robię, jak mu podaję, to mielone siemię lniane zalewam tym rosołem i dopiero wtedy dodaję mięsko, warzywa i resztę tego, co je. No i to siemię mu bardzo, bardzo pomaga z rosołkiem. No dobra, kochani, to na razie. Miłego wieczoru, dnia Wam życzę, jakąkolwiek godzinę macie. Kwiatuszki. Cuda, niedługo zaczną przekwitać. Dzień dobry, ja jestem największym, najlepszym kwiatuszkiem. Cześć, dzień dobry. Witajcie, kochane dzieciaczki, robaczki. Zgadnijcie, czemu Jeniczek w czapce siedzi. Pokażesz, czy nie pokażesz? Nastąpiła ta chwila. Nie mam co pokazywać. No właśnie, nie ma co pokazywać, bo Jeniczek... Wiecie, czego dokonał? Widać po buzi. Ja wczoraj wchodzę do pokoju, a tu jakiś obcy facet siedzi. Mówię, kuźwa, oddaj mi mojego Jeniczka. Gdzie Jeniczek się podział? Tu jakiś, wiecie, 10 lat młodszy siedzi, chłopaczek. No dobra, wiecie, że czasami nadchodzi ta chwila, że Jeniczek się ogoli i wtedy jest śliczniutki, ładniutki i w ogóle, w ogóle. O, kochani, dobra, my dojechaliśmy, bo jedziemy do Lidla. A potem jeszcze jedziemy rybek dobrych poszukać. No i jeszcze potem idzie do farmerskiego sklepu, także ciężkie chwile przed nami. Trzymajcie kciuki. Trochę się dzisiaj ochłodziło, ale właśnie zaczyna coraz bardziej grzać. Otworzyłam okno w aucie i grzeje fajnie słoneczko, ale jeszcze jest wcześniej, będzie cieplej, później zobaczymy. Rano tak było, wiecie co? No. Wczoraj było cieplej. No zobaczymy, co tam dzień przyniesie. Dobra, opitolimy raz, dwa te sklepy i się potem odezwiemy. Na razie. I teraz wszyscy się kierują na lewą stronę z oczyma i proszę bardzo, mamy kwiatuszki. O, jakie narcyzki śliczne, żonkilki. O, jeszcze dalej są. Proszę bardzo. Tak na całej wyspie, z jednej strony, z drugiej, wiecie, w parkach dużo tych żonkilków kwitnie. Tutaj jeszcze pewnie po drodze jakieś będą. O tak, tutaj jest, nie? Z prawej strony park, gdzie też ich dużo kwitnie. Zobaczcie, Jeniczka mi ktoś zabrał. O, nie wiem, co Wam pokazywać. Całą kwiatuszki. Przecież Jeniczka, nie? No, ale to pokazał. Nie ma Jeniczka, tu jakiś młody facet siedzi. Zrobilo się tak cieplo, że musiałem czapkę zejmout i pokazać swoją fajną lysą głowę. Łysą pałę, jak to ten Tomi mówi, że jest łysa pała. A w ogóle to wiecie co, mi się też gorąco zrobiło, ale chyba nie od tego, że się zrobiło ciepło, tylko jak zobaczyłam rachunek w Lidlu. Ja nie wiem, my już się zastanawiamy, co tutaj do jedzenia kupować, bo to jest jakiś obłęd normalnie. Przestań jeść. Nie no, to jest jakiś koszmar. Naprawdę. Nie kupiliśmy ani jednego ciastka, żadnego piwa, niczego, po prostu samo jedzenie. Dobra, teraz na uspokojenie kwiatki. O. A, się tutaj ciągną cały czas. Także niestety ceny są takie, wszyscy narzekają i w Polsce, i w Anglii, i chyba już na całym świecie ludzie narzekają, bo to jak jedzenie drożeje, to jest... I będę gorzej. No właśnie, ja mam wrażenie, że co idziemy do sklepu, to jest gorzej, naprawdę. Przecież to są takie ceny. Muszę się rozebrać, bo zaczynam się gotować. No, robi się później, słonko się podnosi i się zaczyna ciepełko robić. No. W sumie kupiliśmy tylko mięso, warzywa, jakieś orzechy. No i to wszystko. Naprawdę bardzo mało. Dużo owoce. No, jakieś tam... 5 pudelek malutkich. Nie, no to jest w ogóle... O, kwiatuszki są następne. Jedziemy jeszcze do Borisonsa zobaczyć ryby, bo ja chciałam makrele takie świeże. O, tutaj ile kwiatków.
dobrze. Weź, bo chciałam ludziom pokazać, że wierzby już zielone się zrobiły. Wierzby płaczące, a ty tą łysą pałę tutaj wciskasz. No, także jedziemy zobaczyć ryby. Jan stwierdził najpierw... Tak, już kwitną drzewa cały czas, pięknie jest. Jan stwierdził, że nie jedziemy, nie? Bo tam znowu będzie rachunek nienormalny, ale no, czy... zobaczymy, czy tam, bo tam fajne stoisko z rybami, a do Tesco mamy daleko, znaczy daleko, no nie lubimy do Tesco jeździć, kiedyś tam zajrzymy pewnie, ale jedziemy te rybki zobaczyć. No kochani, słoneczko piękne. Zobaczymy, co tam dzisiaj w ogródeczku. Ja na pewno coś w ogródku zrobię jeszcze. A dzisiaj będzie jakieś gotowanie spektakularne, czy nie będzie co nagrywać? Chyba nie za bardzo. No, bo, tak, bo mamy karkówkę, którą ja wrzucę do wolnowaru. A nie, bo ty chcesz... Golonkę ty chcesz jeszcze kupić, tak? No jak będę... No to... bo wiecie, w wolnowarze ostatnio taka dobra karkówka wyszła, ja wam nie pokazywałam, ale przepyszna wyszła. Ja ją po prostu wrzuciłam do wolnowaru, posoliłam i popieprzyłam i ona się sama robiła. Troszeczkę tam oleju, oliwy dałam na początek. O, zobaczcie tutaj ile kwiatuszków. Proszę. No i dałam trochę tylko oliwy, posoliłam, popieprzyłam i po prostu takie plastry karkówki. Tam patrzcie w parku co się dzieje, o rany, ile tam kwiatuszków. No chyba by trzeba było w zwolnionym tempie tutaj przejechać, albo filmik puścić w zwolnionym tempie. Wszędzie żonkilki. No i znowu wątek zgubiłam. Aha, no że ta karkówka wyszła pyszna, bo dałam tylko oliwę, posoliłam, popieprzyłam. Nawet nie rozbijałam tych plastrów mięsa, tylko po prostu takie całe kawały wrzuciłam do wolnowaru i wolnowar zrobił pyszną karkóweczkę. Tak? To teraz goloneczkę taką. Zobaczmy, co będę w ogóle. Czy ty chcesz gotować golonkę? Zobaczmy, ja nie wiem w tej chwili. Aha, no dobra, bo jeszcze do polskiego sklepu właśnie po golonkę mamy zajrzeć. Ale już się boimy do jakiegokolwiek sklepu wchodzić, bo po prostu to jest jakiś obłęd z tymi zakupami, naprawdę, z cenami. No, tu jakie kwiatuszki? A nie, wyglądało jakby było sporo tego. Tutaj po prawej stronie, ta wieżyczka, to tutaj mamy polski kościół. To znaczy on nie jest polski, ale są polskie msze i generalnie jest polski ksiądz i wiecie, cała taka polska parafia, która, czy to jest chyba podzielone, nie? Z angielską parafią. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, bo my do kościoła nie jeździmy. Nie wiem, ja tam był tylko raz i już mnie tam nie chcą wpuścić. No byliśmy z jajkami, święcić koszyczek. No Jan nie znał tego zwyczaju naszego. W Czechach to inaczej wygląda. No ale jest kościół, można polski ślub wziąć, można dzieci przyjmują komunię świętą, także nie ma z tym żadnego problemu. Bierzmowanie, no wszystkie sakramenty kościelne można przyjmować. No i dojechaliśmy do Morrisonsa. Palcem wam pokazuję, bo pewnie nie widać. No i idziemy zobaczyć. Mam nadzieję, że nie dostaniemy zawału serca, jak zobaczymy następne ceny ryb, bo na pewno jakieś ryby będą. Chodzi mi o to, żeby były tłuste ryby. Także wydaje mi się, że makrele są dobre, może jakieś śledzie. No nie wiem, nie byliśmy dawno, więc zobaczymy, co tam jest dobrego. Tutaj nasze wzgórze przed nami. Dobra. Nie jest ci zimno w głowę? Ale jaki jeniczek ładny, ojejku. Przyjrzyjcie się, bo następny taki widok za pół roku. Ja to mówię do Jana, że jest 10 lat młodszy, serio. Dobra, to ja się wyłączam, bo tutaj... Wiesz ile kilo. Ale ja wczoraj to normalnie, uwierzcie mi, że weszłam do salonu i aż się przestraszyłam, co za facet siedzi. No ale sam Jan stwierdziłeś, że wyglądasz młodziej. Powiedz, że tak nie powiedziałeś. Ha? Zaprzecz. No to powiedziałem trochę inaczej. No jak powiedziałeś? No ale sam zobaczył, że
jak, już wiem, co to było, bo siedzieliśmy dzisiaj rano i oglądaliśmy nasz filmik, jak się poznaliśmy, bo Jan go nie widział. No i oglądaliśmy i Jan stwierdził, że jak stary dziad wygląda na tym filmie. No nie zaprzeczałam. Dziadunia, dziadunia, no teraz już nie jesteś trochę, dziadunia, bo... Trochę różnica jest. No jest różnica i wcale nie trochę, no. Dobra, także tak wygląda nasz market. No i idziemy, to na razie. No teraz to są rozkwitnięte pięknie. Tutaj już jechaliśmy w tamtym tygodniu, to jeszcze nie były takie żółciutkie żonkilki. Wiecie co, jaka bida w Morrisonsie. Coś tam pokupowaliśmy, ale nie rybę. Tak zubożone to stoisko, nie? W ogóle nie jest. Tam zawsze było tyle ryb. Wiecie, jak przecież na pewno w Polsce tak samo są ryby, na lodzie leżą. To na pewno, bo to ja pamiętam jeszcze jak byłam w Polsce, że tak były ryby sprzedawane i tutaj zawsze taki fajny wybór mieli. Tutaj teraz na prawo patrzymy, bo pełno kwiatków, tylko drzewa zasłaniają. Tam teraz na prawo kwiatki. No, guzik widać. No dobra. Patrzycie na Agunię i na Janiczka. Takie kwiatuszki dwa jak my, to wiecie, ze świecą szukać. No i tak. I tam zawsze był taki wybór ryb, że nie wiadomo było, na co się zdecydować. A dzisiaj to po prostu taka bida leżała, że aż normalnie... No lososie, ale takie wielkie hodowlanie i no, do czego mi 5 kilo lososa? Całe, w całości jakieś takie i coś tam jeszcze było, ale wyglądało jakby tam tydzień już leżało. Nie no, po prostu, dobra, teraz kwiatki. Bida, straszna bida. Kupiliśmy, co tam, żeś wziął olej kokosowy, erytrytol, takie rzeczy, no. On sasek, hobiezi, na poliwku. No wiecie co. Tam żonkilków pełno. Tu proszę armaty. O, tutaj są żonkilki. Proszę bardzo. Teraz tak, na prawo patrz, na lewo patrz. Dobra, tutaj fajnie widać kwiatuszki. No i nic prawie nie wzięliśmy, a tyle poszło kasy, że po prostu będziemy teraz jedziemy. A tutaj. Poczekaj, bo tutaj jest dużo żonkilków. To jeszcze to nakręci. No pokażemy ludziom żonkilki po prawo, po lewo. O, tutaj po lewo, zobaczcie, jakie poletko. Ojejkuś. To jest coś pięknego. Po drugiej stronie też są, tylko mniej. No. Cudowny widok, który zawsze co roku nas zachwyca. Tutaj proszę bardzo. I teraz przechodzimy płynnie na prawą stronę i po prawej stronie teraz są dywany, a po lewej też są, ale mniejsze. No i tak to widzicie, u nas ta wiosenka wygląda. O, tutaj są następne kwiatuszki. A jak to pachnie wszystko ładnie. Owady się uwijają. No, bardzo ładnie. Także kochani moi, wiosna w Anglii. Pierwszy raz jak tu przyjechałam i zobaczyłam te kwitnące żonkile, no to po prostu nie mogłam już wyjść z podziwu. Nie? To taki widok w Polsce. No to ja sam byłem zdziwiony, bo ja myślę, nie wiem, może się coś zmieniło, ale w Czechach by to nie wytrzymało tak. No mi też tutaj ludzie, dziewczyny mi pisały, że w Polsce to by było zaraz obcięte wszystko. No ja nie wiem, się wydaje, a może się już pozmieniało trochę, co? Nie obcięte, ale wykopane. No. O, magnolia. U nas też już koło domu kwitną magnolie u sąsiadów. Jedna, druga, trzecia, ojejkuś, to one są tak piękne. Tylko czemu tak krótko kwitną? I wierzby przed nami już się zaczynają zieleni. Zobaczcie, no taka wiosenka. O, jakie to niebo piękne. Tu proszę palma. Okej, kochani, dobra. My jedziemy jeszcze jajka kupić i na kawkę idziemy do znajomych. No, to na razie. A w ogóle tu już jesteśmy, już mamy dosyć tych zakupów, nie? No już naprawdę. Zmęczenie takie, nie, to jest. A jeszcze trzeba wypakować wszystko.
ja nie znoszę. No. My mamy takich sąsiadów, do których przyjeżdża, przywożą im zakupy. Nie są duże koszty, ale to też tak wam zapakują, wiecie, no niby wygodne, no bo macie do domu przywiezione. Nie trzeba się ruszać. No, jak ktoś lubi i ma kasę na to. Nie są to duże koszty. Ja kiedyś sprawdzałam, nie wiem, z 5 funtów. Nie wiem, ile teraz to kosztuje. No, ale zawsze są to koszty dodatkowe, no i nie możecie sami sobie wybrać niczego. No, ale jak ktoś nie ma siły i ani ochoty i nie lubi, no to... I Jan mówi, gdzie ja jestem i skręcił uliczkę i mówi, o, a ja tu nigdy nie byłem. Ale wiesz co, ja też tu nigdy nie byłam, jakie tu duże domy są. No jakie brzydkie. No tu są ładniejsze z tej strony. Mukston? Ja nie, no, nie wiem, bo ja pierwszy raz tędy punkt. Ja ci mówiłam, zawróć tam, ale Janowi się spodobała ta uliczka. Tak, to jest Mukston, bo zobacz, tam jest chyba ten lasek nasz, co tam. Tam żeśmy chodzili na pierwsze randki, bo ty tutaj niedaleko mieszkałaś. Wiecie co, te angielskie osiedla są tak podobne, że się skręci nie tak i one krążą. To nie jest tak, że one są w taki prostokąt ustawione i są boczne uliczki. Nie, one zawijają się, kręcą od nogi. Są. Tak się można łatwo zamotać, wjechać gdzieś nie tam, gdzie się chciało, albo tak jak teraz oboje nie wiemy, gdzie jesteśmy. No ja do tej pory naszego miasta nie znam. To jest, dla mnie to jest, to graniczy z cudem, żeby zapamiętać wszystko, co gdzie jest. Ja znam konkretne miejsca tam, gdzie my jeździmy i gdzie to, co potrzebuję. I muszę wam powiedzieć, że bez przerwy odkrywam coś nowego. No Okrągło, to jest tak dziwne miasto. Poza tym się cały czas rozrasta, są budowane nowe osiedla. No jestem bardzo ciekawa, gdzie my jesteśmy. Co to za dzielnica? Myślę, że to jest Mukston. Nowe domy. No najwyraźniej to są, chociaż one nie są takie nowe, bo teraz te nowe to inne budują. To są z poprzedniego rzutu. No, ale widzicie, możecie zobaczyć, jakie to są u nas te dzielnice, jak to wygląda. Takie dziwne to nasze miasteczko, ale jest fajne, bo jest dużo zieleni i nie ma bloków. I tak się właśnie u nas, tak po całym mieście można sobie jeździć. Patrz, tu jest jakiś park. Tu jest z jednej strony brama, tu z drugiej. Tam chodziłem na grzyby. Proszę, o, takie domeczki. No i wszędzie są właśnie jakieś parki, zielone miejsca, gdzie można sobie... Tutaj coś nowego budują zdecydowanie, ale już ludzie mieszkają też. No i wszędzie jest dużo zieleni, gdzie można sobie pochodzić. Są te stawy na każdej dzielnicy, takie jak u nas. No takie to miasteczko. Jan, może zawrócisz albo włączysz nawigację, co? Nie, przypominam ci, że już wiesz, tak? Bo ja ci przypominam, że jedziemy po jajka. Macie, słuchajcie, wycieczkę krajoznawczą, znaczy, jak mam to nazwać, wycieczka po naszym mieście, po Telford. No, a już się zaczyna wszystko zielenić, ale fajnie będzie. To już teraz to wybuchnie, tu jakiś park, o proszę bardzo. Gdzie my jesteśmy? Ja też już wiem, gdzie jesteśmy. Aha, to my tutaj, no proszę. No i rądko, na rądku też jakieś żonkilki. Ale mamy dzisiaj. No dobra, to już się możemy chyba rozłączyć. Tu takie pojedyncze żonkilki na trawie wszędzie, o. Ale pojeździliście dzisiaj z nami. Tyle to chyba jeszcze, żeśmy nie jeździli. Co? A w ogóle tu jest tak gorąco. Coraz wyżej słonko. A i tutaj jeszcze wszędzie widzicie z lewej strony kwiatuszki. No. Ja się pamiętam. Co się pamiętam w Czechach tam na Młodzieży. Na Mezrareni, że to były śnieżynki już. Kwitły w tym roku. Czekaj, bo powiedz jeszcze raz, bo chyba... Nie słychać wyraźnie, powiedz, bo ja nawet nie rozumiem. Przestań się szczerzyć. No, jak był Dzień Kobiet, no my dożyło Międzynarodowy Dzień. Aha, na Dzień Kobiet, no. No to już jeden rok już były śnieżynki. Przebiśniegi, czy co? No kwiatki, śnieżynki. No to tak, no to przebiśniegi, no. Ja coś z babuła,
kobieta, aby nebyla zlá, to, že její květky narvě. To přes plot jsem šel, jak jsem šel s povrotem, tu takovou džuru jsem si na spod nějak zrobil. Dobra, wszyscy zrozumieli, to ja może wam rondę pokażę. Nie wiem, czy mam to tłumaczyć, czy wszyscy zrozumieliście. No wiecie, Jan po prostu zasiedział się w pubie i bał się do domu wrócić i żeby udobruchać swoją tam kobietę, z którą mieszkał. Partnerkę, dobra, bo tak brzydko powiedziałam. Partnerkę. Tak, to po prostu zobaczył za płotem gdzieś tam, nie wiem, co to był za to kogoś, żeś te kwiaty robił? Kogoś, no. Co ty gadasz? Szeber żeś uprawiał. Ja. Nie, to się nawet nie przyznawaj. No, no wiecie, jakie ludzie mają pomysły, jak się z pubu wychodzi. No, no i po prostu uprawiał szaber i no co, no i przeskakiwał przez płot i sobie spodnie podarł. Bardzo, bardzo inteligentnie, po prostu. No, ale wiecie, za młodu człowiek głupi, to się różne rzeczy robi. No. To kwiatki ty... A kwiatki chociaż miałeś, zdobyłeś? Kwiatki przeżyły, ale ja nie. Myśmy jako dzieciaki na szaber ciągle chodzili na konwalię co roku wiosną i też nas kiedyś właściciel pogonił, miał taki duży ogród i myśmy tam też przez płot chodzili i mu te konwalie kradliśmy. No kochani, no szaber, czym jest szaber? No, no ale tak to kiedyś było, teraz to ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, no ale za dawnych czasów to się różne rzeczy wyprawiało. Dobra, dotarliśmy, ja już nawet nie wychodzę, idziesz po jajka? Nie, chodź ze mną. Tak? Chodź. Powietrze ci prostuje. No super. Dobra, idziemy po jajka. Jakie hiacynty śliczne. A tutaj... Ojejkuś, jak one pachną. Czujesz? Ja tutaj... Może to do ciebie nie dociera, ale tak. Ojejku. A tutaj taki różowy schowany i taki mi zginął. Mieliśmy w tamtym roku i nie mogę znaleźć cebulek. Dobra, jedź, bo ludzie jadą. Taki zapach wspaniały od nich. Kwiatuszki śliczne. Ja czuję, ale tylko no. Jednego hiacynta, największego mojego. Ty mój hiacyntem. Kwiatuszki kochane. No ale to jest radocha, jak to wszystko kwitnie. No dobra. Mamy jajca. Koniec zakupów. Mamy jajca i mamy dosyć wszystkiego. Mamy jajca, mamy. No. Rybek nie mamy, znaczy mamy tylko jedną porcję tuńczyka, to sobie dzisiaj masz zjemy. Masz dwie makrele. Ale to takie makrele wzięliśmy w polskim sklepie wędzone, żeby jakieś rybki takie, wiecie, bo chodzi mi o to, żeby coś takiego tłustego było, dobre tłuszcze. Ja tak mięsa nie jem, znaczy w ogóle nie jem, no chociaż zjadłam pulpetę, ale wydarzenie nie. No ale rybki będę miała te. Piersi mi się zjadła. No. Jak ci piersi zjadłam? No polowe piersi mówiła, że zjadłaś. No podziabałam, ale to mi w ogóle nie wchodziło, ale pulpeta zjadłam, no. Także mam rybkę, tuńczyka i makrelki dwie. A ty nie będziesz makreli jadł? Ja nie wiem. No. Ale ty masz golonki dwie. Ja mam dwie golonki. Ale dobra, no może coś tam zjem znowu z mięsa, zobaczymy. No. Dobra kochani, to na razie. No super, ne? To jsem se chtěl položit. Nahoře nemá kde, protože tam jdeš, tam jdeš ty, tam je Buček, Baka, teď tam přijde Aga. Sypialně naša zajęta. Na dole prosím jeho milorstvo. Jan chtěl se na sofě položit. Wygodnie ci, Baruś? No całkiem dobrze, może być. Może jeszcze jedna poduszeczka by się pod głowę przydała, no ale wystarczy tak jak jest. Zaraz pójdziesz. Śpisz. No tak troszkę spałem jak siedziałaś obok mnie, ale jak się podniosłaś, no to się obudziłem i muszę być czujny. Łapinki moje kochane. A jeszcze przed chwilą, jak siedziałam tu obok niego, to jeszcze język wystawał. O, śpiunia. No. Tak.
Pies odpoczywa, no przecież się zmęczył przez cały tydzień, prawda? Wiesz co, ja to w ogóle nie mogę to komentować. Jakbyś był dobry jeniczek, dobry tatuś, to byś usiadł i podrapał pieska. O, zobacz, jak prosi. No, on nawet nie ma siły łapy podnosić wyżej, tylko tak troszkę, widzisz... Ja go podrapię zaraz, nie bój. Są dwa kurczaczki dla ciebie kupione, wiesz? Zaraz ci jeniczek podzieli. Damy trochę jeniczkowi. No dobra, skrzydełkiem mogę się podzielić. Dziękuję bardzo. Nie, no dostaje, jeniczek też dostaje. Ja też dostaję, nie tylko Barek z Żerarosu. Ja co się zbliżam, to się noga podnosi. O, o. O, teraz widać język. To są zestresowane zwierzaki. Jakbyście zobaczyli, jak Boczek śpi na naszym łóżku. To jest... O, no, drapać psa. Drapać. No co ty się głupio pytasz? Przecież wiadomo, że drapać. Dobra, idę zobaczyć, co Boczek robi. Chciałam sobie drzemkę strzelić, ale to jest wysoce utrudnione. Jeniczek też się chciał położyć, wiesz? No wiem, ale przecież widzisz, że jestem tak zmęczony, że się nie mam siły ruszyć. O, proszę, tak to widzicie, o, co się dzieje. Dobra, jak ja stąd wyjdę, to on za mną pójdzie. No, ja ufam. Zobacz, jak się przygląda. Kontrola. No dobra, to ja idę. A, jeszcze chciałam pokazać, że tutaj jeniczek dzisiaj zaszalał z kwiatuszkami. O, jak się rozwiną, to będzie ich tutaj pięknie. Świeczkę muszę zapalić. Wychodziliśmy, to zgasiłam. Wieczorem będzie przyjemnie. Ja myślę, że do wieczora, wiesz co, to już się jakieś porozwijają. Ale widzisz, że one chyba nie są żółte, tylko to będą te jasne. Zobaczymy. No, ale śliczne. Tiririri. Dobra, Barek, wstawaj. No, trzeba będzie go zwalić, bo on po prostu... O, tylko się noga podnosi, jak ja się zbliżam. Jaki pies zmęczony. Strasznie świeci słońce i kiepsko się to nakręca, ale chciałam wam pokazać, co ja szykuję za mięsko, znaczy no, dla Jana do pracy. To jest karkówka, ja ją tylko posoliłam, popieprzyłam. Teraz jeszcze dodam mojego pieprzu ziołowego, może trochę kminku i słuchajcie, troszeczkę na spód do wolnowara dodam oliwy. I to wszystko zamykam w wolnowarze i to się będzie dusiło. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio tak zrobiłam tę karkóweczkę, jeszcze chyba kminku dodałam. No Janowi bardzo smakowało, tylko mówił, że trochę może mniej soli, także trzeba uważać, bo to jest takie, wiecie, to się taka karkóweczka w sosie własnym robi. Polecam wam, moi drodzy, bo naprawdę roboty jest dla nas 5 minut, a resztę robi garnek. Nie trzeba w ogóle zaglądać, pilnować. Nie trzeba smażyć. O, i ja to teraz zapakuję do wolnowara, troszeczkę dam oliwy i to wszystko, i to będzie sobie pykać w wolnowarze do wieczora. Troszeczkę dałam na dno oliwy, po prostu pokażę wam, no. Teraz sobie to układam, to się wszystko przykurczy, więc wiecie, ja to potem poodwracam. Posypałam tylko z jednej strony, bo po prostu ostatnio no właśnie mówię, Jan się skarżył, że troszeczkę za słone to wyszło. Ja to sobie później odwrócę. I teraz na wierzch troszeczkę tej oliwki. Za dużo mi się nalało, ale dobra, spokojnie. Nic się nie stało, ja to potem poodwracam. No i teraz do wieczora, tak jak mówiłam. Bo to na taki ten wolniejszy tryb nastawię i ona będzie naprawdę przepyszna. No hej, kochani, ja z baryłeczką na wieczornym spacerze, och, ten już z kijem, wyszłam, myślałam, że już jest po zachodzie słonka, a tymczasem tu taka kula,
na horyzoncie. Już słoneczko idzie spać. Ale wiecie co? Na pewno kamerka tego nie oddaje. Coś pięknego. No i nad stawem też nie będzie tego widać. Nie ma jednej chmury na niebie. Jest po prostu czerwona wielka kula. Tylko wiecie, jak to się nakręca, to nic nie widać. Chodź, Baryłko. Moi drodzy, cześć, cześć, po raz kolejny. Nic wam nie nagrywałam z gotowania, to znaczy tylko pokazywałam wam, jaką karkóweczkę robię, to chyba już widzieliście. I nie nakręciłam wam jeszcze, jak ona wygląda, dlatego że... Poczekajcie, usiądę sobie i będziemy obserwować. Nie pokazałam wam, bo ona się cały czas robi. Dokroiłam surowej papryki do niej, bo Jan sobie zażyczył, mówi, będzie taki fajny sosik lepszy. No to mu wkroiłam taką papryczkę i zjedliśmy sobie obiadek, zjedliśmy łososia z suróweczką, a ja sobie zrobiłam, Jan zjadł z ziemniakami, a ja sobie zrobiłam, starłam kalafiora na tarce, tak jak mi Karina tutaj kiedyś na live'ie doradzała i muszę wam powiedzieć, że mega patent, zamiast ryżu starty kalafior i przesmażyłam go, już wam chyba mówiłam o tym i przesmażyłam sobie na klarowanym masełku chwilkę, tak dosłownie, bardzo mi smakowało, do tego suróweczka. Pyszny obiadek, a na deser zjedliśmy. Może wam jeszcze dokręcę, pokażę. Ale to już jutro najwyżej, bo dzisiaj już nic nie będę dokręcała. Zrobiłam, upiekłam muffinki, takie bez cukru i bez pszenicy. Dla cukrzycy, dla cukrzyków, dla osób, które są na diecie ketogenicznej. I o dziwo Janowi zasmakowały. I stwierdził, że on też chce takie, bo powiem wam, że... Miłośnicy gotowania Jana mogą być rozczarowani, bo Jan stwierdził, że też będzie próbował się tak odżywiać. Tak w tym kierunku będzie szedł, bo też czasami się czuje nie za dobrze po tym cukrze, po pszenicy, więc może nie to, że przestanie jeść, ale wiecie, że też spróbuje. Skoro ja próbuję, no to on też spróbuje, więc ja mało nie padłam. No ale skoro też chcę próbować, to jest, wiecie co, to ja się bardzo, bardzo cieszę, bo mnie będzie łatwiej. Także fajnie, będziemy, nie będzie teraz wypieków żadnych takich słodkich, ani smażenia mięcha, spróbujemy razem tak troszeczkę, wiecie, no nie tylko ja, ale i Jan też patrzy na to wszystko, co się dzieje, widzi, jak się czuje i po prostu stwierdził, że czas przystopować trochę z takim jedzeniem. Co nie znaczy, że to, że tego już nie będzie, wiadomo, że idzie Wielkanoc, zobaczymy, co on tam będzie kombinował, chociaż my na Wielkanoc to pochłaniamy takie ilości jajek. Na pewno będzie pasztet, jajeczka, żurek, wiecie, my dużo na Wielkanoc nie robimy. Także pojedliśmy fajnie, troszkę żeśmy odpoczęli, wróciliśmy tak zmęczeni do domu. Kochani moi, ja już nie miałam siły nic nagrywać, myślałam, że może coś z ogródka nagram, ale po prostu cały czas w kuchni, gotowanie, sprzątanie, chowanie, wiecie, zakupów. Po prostu tak popatrzyłam na to wszystko, mówię, kurczę, człowiek jeszcze narzeka. Taka właśnie mnie naszła refleksja, że my jeszcze narzekamy, że trzeba jechać, zrobić zakupy, potem odpakować, ugotować i tak dalej. No, a wiecie, jak ludzie w tej chwili funkcjonują. Widać cię. Widzimy, co robisz. No, on się nie nudzi. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że my tu narzekamy, że trzeba do sklepu, że trzeba to wszystko potem odpakowywać, a ludzie się cieszą, że w ogóle mają cokolwiek do zjedzenia i mają dach nad głową, także pomyślałam sobie, że w ogóle nie będę nagrywała i marudziła, bo to się mija z celem. Tak mi się zrobiło aż głupio i człowiek powinien się cieszyć i doceniać z tego, co ma. Tak też uczyniłam. Stwierdziłam, że pomalutku wszystko zrobię i jestem wdzięczna za to, co mamy. Naprawdę nie można marudzić. Także taki dzisiaj dzień. Ja wiem, że ktoś sobie może myśleć, że a po co my w niedzielę te zakupy robimy? No ale wiecie co, to tak, to Jan też lubi podjechać do sklepu, bo lubi sobie mięsko wybrać, czy zobaczyć, co jest w sklepie, czasem na coś innego ma ochotę. Czasami jak mu się nie chce, to ja jadę sama do sklepu w tygodniu, ale właśnie ostatnio jakoś tak się złożyło, że żeśmy cały czas
w niedzielę jeździli razem, także no nie zawsze tak robimy. No ale u nas często niedziela jest takim dniem roboczym. Cały tydzień jest roboczy, a w niedzielę zamiast usiąść odpoczywać, to jeszcze jakieś tam zakupy. Ale to jest tak u nas sezonowo, nie sezonowo, jak to określić, czasowo, o może tak to określę. Czasami w sobotę się jedzie, czasami ja mówię, no ja w tygodniu nieraz jadę, różnie to wygląda. W przyszłym tygodniu no na pewno nie będziemy w weekend robić zakupów, bo teraz nakupiliśmy, także ja coś tam pewnie w tygodniu dokupię i tyle. No i widzicie, tak ta niedziela upłynęła, trochę żeśmy z wami pogadali, pośmialiśmy się troszeczkę, pokazaliśmy wam kwiatków i tyle tego. Naprawdę nie nakręcałam gotowania żadnego janowego, bo ja po prostu dzisiaj w kuchni urzędowałam, a ja wiem, że wy uwielbiacie, jak Jeniczek z wami gotuje. I wtedy macie największą radochę. A po prostu Jeniczek dzisiaj odpoczywał. Jeniczek w sklepie zarządzał, co kupujemy, a potem po prostu sobie leżał i się relaksował. Także ja miałam dzisiaj dzień w kuchni. Ja za Mary się dzisiaj robiłam. Słuchajcie, muszę iść, bo Barek świruje. Słonka już prawie nie widać. To znaczy ja widzę, ale myślę, że kamerka tego nie oddaje. Bo ono się tam gdzieś już chowa za drzewo. Ono się chowa za drzewo. Także moi drodzy, żegnam się z wami. Nic dzisiaj z ogródeczka nie nagrywałam, bo było takie słońce. Wiecie co to jest? Ja nie przepadam za takim wiosennym słońcem. Nim ono się tak zupełnie na górę podniesie, to ono przez jakiś czas, przez kilka tygodni świeci pod takim kątem, że ja mam zawsze wrażenie, że mi mózg prześwietli po prostu na wylot, spali i ja już w ogóle przestanę myśleć. I w mieszkaniu tak się jasno robi i po prostu wszystko przeszkadza, jest tak dziwnie oświetlone, gdzie ja bardzo lubię słonko, wiecie o tym, ale naprawdę jak tak świeci pod tym dziwnym wiosennym kątem, to nie lubię tego, ale to się szybciutko zmieni teraz, bo już w takim tempie przybywa dnia, a za tydzień zmieniamy czas, także super. Kochani moi, dziękuję wam za tę niedzielę z nami, za to, że spędziliście z nami czas. Fajne komentarze piszecie do filmiku naszego o nas. Ja rano odpowiadałam, potem w ciągu dnia w ogóle nie miałam kiedy, bo mówię tak, albo YouTube, albo dom. Także odłożyłam YouTube. Wiecie doskonale, że nie można tylko YouTube'em żyć, a było tyle komentarzy i jeszcze cały czas piszecie, że nie wiem, chyba w poniedziałek nie będzie filmu, bo po prostu nie zdążę go zmontować, bo mam nagrany. Chyba w sobotę nagrywałam, czy w piątek, no coś tam nagrywałam. Także myślę, że we wtorek będzie dopiero filmik, czyli już go widzieliście. No i tak po prostu muszę, wiecie, balansować. Tego czasu jest teraz mniej przez to, że się zrobiło ciepło, więc tak teraz będzie. Dobra, kochani moi, bardzo, ale to bardzo serdecznie wam dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Ja już się z wami rozłączyłam. Chodzimy sobie z Barylką. Wracamy teraz do domciu, a tu takie śpiewy dziwne. W ogóle się ptaszyska ganiają. Myślę, że są toki. O. A my tu jesteśmy przy domkach, przy bungalowach. Wracamy sobie. A już mówiłam, że wracamy. A jak rano ptaki pięknie śpiewają, ale u was pewnie tak samo. Wiosna to jest tak piękny okres w roku. Och, uspokoiły się, bo Baryła tam podszedł. Chodzę i nie mogę do domu wrócić, bo tak ptaszki świergolą fajnie. Moi kochani ludzie. Balsam dla duszy. Lubię poranki, jak zaczyna świtać i lubię wieczory, jak się zmierzch zaczyna już po zachodzie słońca i te śpiewające ptaki. Tam jest staw z pięknopiórą w tamtą stronę. Myślę, że jutro zajrzymy do niej. Już dawno nie byliśmy.
To znaczy bez kamerki, bo tak to ja chodzę, ale no nie zawsze nagrywam. Barek, chodź tutaj. Ciemnica już, a w ogóle moi kochani, jakie zapachy. Ludzie grillują. Normalnie jestem najedzona, ale jak poczułam te zapachy, ja dzisiaj mówiłam do Jana, chodź, rozpalimy ognisko. Ale wiecie co, było dzisiaj chłodniej niż wczoraj i jak zawiewał wiatr, to taki był, no, tak nie mogliśmy się zdecydować. W sumie teraz to żałuję. Ale sezon zaczniemy niebawem, tylko patrzeć, jak się pierwsze ognisko zrobi. Dobra, kochani, to ja żegnam się z wami i jeszcze sobie posłucham troszkę ptaszków. Rano też tak śpiewają, nim się rozjaśni. To jest już taki koncert wspaniały. No na razie, bo pewnie nic nie widzicie.